Dzisiaj zamierzam Wam opowiedzieć o moim ulubionym sposobie na zdobywanie ocen. Sposobie, który wcale nie jest taki popularny i którego większość osób, mam wrażenie, nie lubi i trochę się wystrzega, a przede wszystkim bardzo się boi. Mianowicie robienie prezentacji. Mam na myśli typową prezentację przygotowywaną do szkoły czy na studia, bo wiadomo, że w takim życiu zawodowym, już późniejszym, to jest zupełnie coś innego. Czy też może nie zupełnie, ale jakby kryteria tego są trochę inne. Natomiast ja nigdy się prezentacji nie bałam. Zawsze bardzo lubiłam mówić do szerszego grona osób i nie sprawiało mi to większych trudności. Zaczęłam tak trochę analizować, dlaczego tak się dzieje. I w związku z tym chciałabym opowiedzieć o kilku takich, myślę, przydatnych trikach, które mogłyby się przydać w przypadku robienia prezentacji i tego, żeby ona była dobra, żeby nauczyciel się nie czepiał i żeby wystawił dobrą ocenę, a przy okazji, żeby nie zanudzić na śmierć kolegów i koleżanek z grupy. Zacznę może od technicznej strony prezentacji, czyli od samego przygotowania pliku, czy też tego, co będzie szkieletem prezentacji. Większość osób skupia się na tym, żeby przygotować prezentację multimedialną, która będzie obfita w informacje, która będzie miała mnóstwo tekstu, mnóstwo obrazków, efektów itd., zapominając kompletnie o tym, że najważniejszą częścią prezentacji jest osoba prezentująca. I tak naprawdę prezentacja powinna być tylko czymś, co wspiera osobę mówiącą i co pozwala zachować pewien przewód myślowy, pewną konkretną myśl, która idzie przez całą prezentację i jest też wsparciem dla osób, które tą prezentację odbierają, ponieważ łatwiej odnieść to, co ktoś mówi, do tego, co się widzi. Tylko nie chodzi o to, żeby wizualna część przytłoczyła część mówioną. Tak więc proponuję, żeby w prezentacjach multimedialnych używać maksymalnie 3 do 5 zdań na jeden slajd. Więcej jest naprawdę niepotrzebne, a jeżeli znalazłeś bądź znalazłaś tyle materiału i chciałbyś go włączyć w prezentację, opowiedz o tym. I to, że o tym opowiesz, będzie dużo ciekawsze niż to, że umieścisz to na slajdzie, bo przede wszystkim nikomu nie będzie się chciało tego czytać, każdy będzie tym bardzo zmęczony i tak naprawdę tutaj rozmijasz się kompletnie z ideą prezentacji. Dlatego proponuję umieszczać esencję tego, co chcesz powiedzieć przy danym slajdzie, a nie całą treść. Kolejna techniczna sprawa, to jest po prostu moja rzecz ulubiona, mianowicie niedopasowanie kolorystyki prezentacji. Wbrew pozorom ma to duże znaczenie, ponieważ jeżeli na ciemnym tle umieszczasz jasne litery, to jest to kompletnie nieczytelne. Może i to wygląda ładnie na ekranie Twojego komputera, ale musisz sobie wyobrazić tą sytuację. Często sala, w której się przedstawia taką prezentację, jest wyciemniona. Jedynym źródłem światła jest ekran. Na tym ekranie ta prezentacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego warto najpierw zastanowić się nad tym, jak ona będzie odbierana w przestrzeni. Lepiej więc sprawdza się jasne tło. Ono nie musi być białe, ono może być jakieś pastelowe, na którym są ciemne litery, które niekoniecznie muszą być czarne. Warto to przemyśleć i warto ułatwić odbiorcy zadanie, ponieważ wtedy on lepiej oceni tą prezentację. Kolejna rzecz to jest program, w jakim przygotowuję prezentację. Ja już zrezygnowałam z PowerPointa trochę. Wydaje mi się, że jest on fajny w obsłudze i łatwy, natomiast nie daje takiego fajnego efektu jak na przykład Prezi. To jest darmowy program, ja go pewnie podlinkuję na dole, myślę, że nie wszyscy go jeszcze znają. Natomiast jest to program, który daje fajne takie efekty przejścia i tak dalej, które po prostu wzbogacają prezentację. Natomiast warto pamiętać o tym, że efekciarska prezentacja to tylko połowa sukcesu, a nawet powiedziałabym mniej, może jakieś 30%. Większość to jest jednak osoba prezentująca i to, jak ona jest przygotowana do tego, ale o tym za chwilę. Jeszcze tylko wspomnę o kwestii zdjęć i obrazków, bo to też jest bardzo ciekawy punkt. Ja nie wiedziałam o tym zawsze, ale odkąd się dowiedziałam, staram się to stosować. Mianowicie nie biorę pierwszego lepszego obrazka z Google. Nie biorę pierwszego lepszego, co mi się nawinie. Jednak szukam, żeby to były zdjęcia na wolnej licencji, żebym tutaj nikogo nie krzywdziła tym, że korzystam z jego pracy, bo w końcu chodzi o to, żeby stworzyć coś własnego i żeby ta praca była efektem mojej inwencji twórczej, a nie czyjejś. Nie chodzi o to, żeby kopiować, nie chodzi o to, żeby tutaj popełniać plagiat. Oczywiście w przypadku edukacji, wykorzystywania różnych materiałów te prawa są nieco luźniejsze, ale mimo wszystko może lepiej się jednak wysilić,
usiąść i po prostu przejrzeć tego stoka z darmowymi zdjęciami i wybrać coś fajnego, niż po prostu silić się tutaj na pierwsze lepsze zdjęcia z Google. Ponieważ, no nie oszukujmy się, osoba, która będzie ewentualnie potem jeszcze się odnosić do tematu, jak zacznie szukać jakichś szczegółowych informacji, od razu wpadnie na to, że te zdjęcia są po prostu z pierwszej strony. No, tutaj powoduje to taki negatywny efekt, tak? No bo jednak ta prezentacja nie była przygotowana tak starannie, nie był włożony w nią ten sam wysiłek, który byłby w momencie, kiedy poszukałabym zdjęć, które są na wolnej licencji, których autor się zgodził, żebym ja je wykorzystała w takim celu, w jakim będę miała ochotę. I mogę też nadal podlinkować świetny post z jednego z blogów. Tu pewnie gdzieś będzie adres, bo nie chciałabym tego teraz źle wymówić. Natomiast tam jest po prostu bogaty zasobnik wszelkich stoków i darmowych zdjęć, więc myślę, że warto jednak przejrzeć takie, a nie te po prostu wyszukane gdziekolwiek. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie treści prezentacji, to proponuję jednak skupić się na tym chwilę wcześniej, przygotować jakiś scenariusz i punkty, według których będziemy się poruszać. To jest świetna sprawa, ponieważ mając taki scenariusz, mamy już prezentację. Ponieważ wystarczy ubrać to w ładną oprawę graficzną, ubogacić danymi, szczegółami i ewentualnie grafikami i już mamy prezentację. I wcale nie zajmuje to tak dużo czasu, natomiast będzie świetnym wsparciem dla tego, co mówimy. No i właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli mówienia. Nie czytamy z kartki i nie recytujemy z pamięci. Dlaczego to pierwsze? Ponieważ nikt nie będzie tego słuchał. Natychmiast ludzie zaczną się wyłączać po prostu i nie będą mieć zielonego pojęcia, co się stało po tym, jak przeczytacie z kartki całą prezentację. Poza tym, to nie... Nauczyciel zlecając prezentację nie zleca odczytu referatu. On zleca prezentację. To jest różnica. Jednak warto przegadać sobie samemu ze sobą tą prezentację kilka razy i mieć to poczucie, że jest to prezentacja, a nie odczyt. Druga sprawa, czyli właśnie recytowanie z pamięci. Znowu, to jest bardzo podobne do odczytu w odbiorze, natomiast wystarczy, że zapomnisz jednego słowa, jednego zdania i już jest po wszystkim, już niczego nie pamiętasz, wszystko padło i nie ma w ogóle sensu tego dalej ciągnąć. Dlatego najlepszą metodą jest to, żeby wziąć szkielet swojej prezentacji i zacząć o tym opowiadać. Raz, drugi, trzeci. Najlepiej zrobić to przed lustrem, żeby po prostu widzieć, co się robi, widzieć, jak się wygląda w trakcie prezentacji, kontrolować to, kontrolować swoje odruchy, kontrolować swoją mimikę. To dodaje pewności siebie. I kolejna rzecz. Nie warto silić się na język, którym nie posługuje się na co dzień. Mianowicie chodzi o to, żeby to było naturalne. Więc wiadomo, no, slang, wulgaryzm i tak dalej odpadają. Ale nie ma sensu wykorzystywać słów, których nie wykorzystujemy na co dzień. Ponieważ one po pierwsze będą brzmiały sztucznie, bo w większości, jeżeli są to osoby, które nas znają, no one wiedzą, że my takiego języka nie używamy. Druga kwestia jest taka, że może nam się trochę rozjechać tutaj znaczenie słowa z kontekstem. Nie zawsze wiemy, jak takich słów poprawnie używać, więc po co ryzykować? Lepiej powiedzieć to własnymi słowami, wypaść naturalnie, wypaść pewnie i mieć tą pewność siebie, niż po prostu siedzieć się na język, którego nie używamy, stresować się tym i jeszcze wypaść sztucznie, ponieważ to jest niestety minus takich prezentacji. Jeżeli ktoś się sili na jakiś piękny język, którego nie używa, to wychodzi to po prostu źle. Jeżeli chodzi o samą strategię przygotowania prezentacji, no to zależnie po prostu tutaj od tematu. Jeżeli jest to temat, który możemy przeprowadzić przez jakieś kolejne stadia, super. Ponieważ wtedy widzimy kolejne części prezentacji, jedno prowadzi do drugiego. Warto też zaznaczać powiązania między kolejnymi informacjami czy kolejnymi etapami. Jest też stara, najlepsza metoda, taka jak robienie notatek, czyli od ogółu do szczegółu. Czyli najpierw przedstawiamy ogólną dziedzinę i stopniowo zawężamy poprzez prezentację i dzięki temu dochodzimy tak naprawdę do sedna tego, co chcieliśmy powiedzieć. Natomiast przygotowując tę prezentację, warto zrobić to w drugą stronę, czyli wziąć to, co jest jakby esencją prezentacji i spojrzeć trochę szerzej na to, i z jakiej dziedziny się to wywodzi, skąd się to wzięło, co jeszcze jest powiązane. Ciężko mi tu jakby powiedzieć konkretnie, jak to ma wyglądać, ponieważ to bardzo dużo zależy w tym momencie od tematu. Natomiast polecam, żeby się jednak zastanowić, żeby jakoś ustrukturyzować tą wiedzę, którą chcemy przekazać. O ćwiczeniu przed lustrem już mówiłam. O, warto też poćwiczyć przed widownią. Przecież można poprosić kogoś z domowników, mamę, tatę, siostrę, brata. Jak macie problem, to nawet możecie poprosić obcą osobę na Skype'ie, bo czemu nie? I po prostu taką prezentację wygłosić. I
posłuchać też tak na spokojnie, od tej drugiej strony, jak to wygląda, czy nie robimy czegoś głupiego w trakcie prezentacji, czy może nie mówimy za cicho, może nie mówimy zbyt wyraźnie. I wtedy warto jest mieć takie odbicie lustrzane, które da nam jakiś feedback, jakąś informację zwrotną w momencie, kiedy wygłaszamy taką prezentację. No i najważniejsze, nie bać się mówić. Co się stanie, jak się pomylisz? Jak powiesz coś śmiesznego, tym lepiej. Więc jak jest problem? Po prostu wyjdź i to powiedz. Ci ludzie Cię nie zjedzą, ani Cię nie zabiją, nawet jeżeli się pomylisz, jeżeli powiesz coś źle. Więc nie warto się tak usztywniać. To nie jest koniec świata, jeżeli nie wyjdzie. Po to trenujemy takie umiejętności w szkole, żeby potem móc sobie z nimi radzić w dorosłym życiu. A naprawdę będzie mnóstwo sytuacji, w których dobre prezentowanie nie tylko siebie, ale też jakieś treści, które mam do zaprezentowania, się bardzo przyda. Czy na rozmowie kwalifikacyjnej, czy już potem konkretnie w pracy. To jest bardzo istotna umiejętność i umiejętność, która bardzo ułatwia życie. Ponieważ zwykle jest tak, że osoba, która ma nas w jakiś sposób ocenić, ocenia jednak powierzchownie bardzo, po tych najprostszych, najszybszych cechach. Ponieważ nie ma czasu na to, żeby się wgłębiać i analizować kogoś, kto jest nieśmiały, kto jest zamknięty w sobie. Niestety tak to działa. Nieśmiałość i bycie zamkniętym w sobie ma wiele uroku. Na pewno jest tak, że po prostu ludzie są różni. Ale warto jednak wyrobić sobie, chociaż w takim podstawowym zakresie, umiejętność spięcia się w danej sytuacji, zaprezentowania i potem przecież nikt nie broni wracać do własnej skorupy. Jeżeli chodzi o takie trzy przydatne triki, które lubię stosować, po pierwsze bardzo lubię stosować twarde dane, czyli liczby, jakieś konkrety, jakieś wykresy, dane itd. Ponieważ to jest dobra ilustracja i dobre poparcie, takie udowodnienie tego, że to, co mówię, ma sens, że to zostało udowodnione, że to nie jest tak, że ja coś sobie stwierdzam i to sobie wisi w powietrzu. Po prostu dobrze jest włączyć takie dane, ponieważ one pokazują, że po pierwsze wgłębiłam się w temat, chciałam wyszukać jakieś informacje na ten temat i je znalazłam i jestem skuteczna w tym, co robię. Natomiast dają też wyobrażenie widowni skali danego zjawiska, czy tego, w jakiej częstotliwości coś występuje. I dlatego te twarde dane są fajną ilustracją. Tylko warto pamiętać o tym, że nie bierzemy tych danych z kapelusza, po pierwsze. Po drugie, no skoro nie bierzemy ich z kapelusza, to musimy podać źródło. To jest jakaś taka dziwna rzecz, której mnóstwo osób nie rozumie, że jeżeli ja podaję jakąś informację, to muszę podać jej źródło, przecież ja tego nie wymyśliłam. Zwykle jest tak, że w szkole czy na studiach stosujemy jednak jakąś taką odtwórczą metodę. Uczymy się dopiero, jak funkcjonuje informacja, jak ją wykorzystywać, jak ją przetwarzać. Więc to nie są rzeczy, które my odkryliśmy, to nie są rzeczy, które my wymyśliliśmy. To już ktoś zrobił przed nami. Dlatego trzeba powiedzieć, kto to zrobił, jak to zrobił, po co i jak to wykorzystaliśmy. Bo taki jest w zasadzie cel tego, żeby stworzyć prezentację. Nie chodzi o to, żeby nagle wymyślać coś, czego nie ma. Fajnym trikiem, który poznałam bardzo późno, a który mi się bardzo podoba, jest takie trochę sztuczne kreowanie zainteresowania widowni. Wiadomo, ludzie w szkole są różni. W większości no, nie chce im się ani słuchać tej prezentacji, są tylko po prostu zadowoleni, że ktoś gada, nie trzeba nic w tym czasie robić. Dlatego dobrze jest, żeby stworzyć taki rodzaj złudzenia tego, że ludzie są zainteresowani, rozdać dwóm, trzem takim osobom zaufanym pytania. Pytania do tej prezentacji, o informacje, których w prezentacji nie ma, a na które ja będę przygotowana. W ten sposób, w momencie, kiedy kończę prezentację i pytam, czy ktoś ma jakieś pytania, zgłaszają się 3-4 osoby i zaczyna się wywiązywać jakaś dyskusja. Dla osoby, która mi zleciła tą prezentację, jest to znak, że ona zaangażowała publiczność. Natomiast to może jeszcze działać w ten sposób, że w momencie, kiedy zacznie się dyskusja, inne osoby z widowni, niezaangażowane w ogóle w spisek, zaczną się też interesować tym, co się dzieje na sali. Dlatego proponuję, żeby to rozważyć i zrobić to dyskretnie, ale to da się zrobić i to bardzo fajnie funkcjonuje. To może być fajnym zalążkiem dla jakiejś szerszej dyskusji po prezentacji i stworzyć bardzo dobre wrażenie. I ostatnia taka uwaga, ubierz się porządnie. Chodzi mi o to, nie żeby się stroić, nie żeby ubrać suknię balową, ale żeby ubrać się tak, żebym ja się czuła pewnie, żebym wiedziała, że wyglądam dobrze i żebym nie musiała się zastanawiać nad tym, czy osoba, która siedzi na widowni i się na mnie patrzy, ocenia właśnie, że coś mam krzywo albo mi stoją włosy po prawej stronie,
czy ona rzeczywiście jest zainteresowana. To jest rzecz, która niesamowicie podbija pewność siebie, więc w dzień, w który wygłaszacie prezentację, warto się po prostu lepiej ubrać i zadbać o to, jak wyglądamy, zaplanować to wcześniej. Jeżeli chodzi o przygotowywanie prezentacji, to był taki telegraficzny skrót tego, co ja bym polecała rozważyć, oprócz tych takich standardowych rzeczy, tych, które po prostu już wiemy o prezentowaniu. Bo to naprawdę jest bardzo fajny sposób na zdobywanie ocen. To są rzeczy, które się przydadzą w życiu. I jest to jedna z niewielu praktycznych umiejętności, które bardzo fajnie można w szkole wytrenować i jeszcze poprawić sobie ocenę. Więc dlaczego z tego nie skorzystać? Jeżeli ktoś miałby jakieś uwagi na temat tego, co jeszcze można dobrze zrobić w prezentacji, to ja bardzo chętnie posłucham, bo ja bardzo lubię doskonalić warsztat mówienia, warsztat prezentowania, dlatego bardzo zachęcam do komentarzy, jak i do odwiedzenia moich portali społecznościowych. Linki pewnie będą gdzieś tu bądź na dole. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.